Witam, dzień dobry. Dzisiejszy temacik będzie demontowanie pompy paliwowej z silnika diesla koreańskiej jednostki CRDI. Tak jak widzicie, jest to ta jednostka napędowa 1.7. Generalnie, czy to będzie 1.1, czy to będzie leciało sobie w górę, zasada jest taka sama. Praktycznie rzecz biorąc, jest to samo rozwiązanie, ten sam rozrząd, także tutaj nie ma jakiejś tam innej różnicy, ale skupiamy się już dzisiaj na tym, co widzimy. Wy się możecie oczywiście na tym bazować, jeżeli macie życzenie, ale pamiętajcie, zawsze możecie coś sknocić, dlatego też wykonujecie zawsze zabiegi takie na własną odpowiedzialność. Jeżeli nie chcecie tego robić, oddajcie komuś, dajcie komuś zarobić. Generalnie rzecz jest jaka? Kiedy należy zdemontować pompę i czy w ogóle powinniśmy ją demontować? Jeśli oglądaliście moje poprzednie jakieś filmy, to na tych filmach poruszałem kwestię dostawania się paliwa do silnika, czyli paliwa do komory korbowej, tam gdzie znajduje się olej do smarowania silnika. No to w ten czas pada podejrzenie, że została uszkodzona pompa. Co znaczy uszkodzona pompa? Uszkodzona pompa to znaczy uszczelniacz, który jest na pompie, mógł ulec uszkodzeniu. Oczywiście mówimy tutaj o kwestii, gdzie tego paliwa dostaje się w krótkich dystansach dużo do tego paliwa, do układu smarowania. Jeżeli są to małe ilości, a przebieg jest pojazdu już powiedzmy tam około 200 tysięcy, no to już taki uszczelniacz również mógłby się odezwać, bo z tego co z doświadczenia wiem, taki uszczelniacz już przy około 200 paru tysiącach już zaczyna delikatnie przepuszczać takie paliwo. A jest to jedyny uszczelniacz w pompie oczywiście boszowskiej, która jest zamontowana w takim silniku, który utrzymuje nam całe paliwo, żeby się nie dostawało do komory tam, gdzie pracuje sobie rozrząd. Generalnie rzecz jaka? Jeżeli mamy konieczność i musimy takie coś zrobić, taką pompę musimy zdemontować, to co musimy przede wszystkim zrobić, co będziemy musieli zrobić? Żeby tego bardzo tak nie roztrząsać, na pewno czego się nie da ukryć, to tak, zaczynamy lecieć. Ups, przepraszam, kopnąłem statywik. Należy popuścić, tutaj mamy zawory, te które są. Tu są zawory pod kolektorem sącym, więc dwa elektrozawory musimy odkręcić. Z tymi łącznie wężykami to sobie przerzucamy do góry. Dlaczego? Dlatego, że chcąc pompę zdemontować, będziemy musieli siłą rzeczy odkręcić kolektor sący. Kolektor sący oczywiście jest połączony z rurą interkulera, połączony jest tam dalej z chłodniczką spalin, więc dwie śruby tam musimy odkręcić. Kolektor pod spodem jest na 12 kluczyk, jeżeli śruby zostały jeszcze niezamienione i nakrętki, bo tam są dwie nakrętki, reszta jest śrub. Natomiast od razu powiem tak. Nie podejdziecie do zabiegu demontażu takiego kolektora, zakupcie sobie od razu pod kolektor ssący uszczelkę. Ona kosztuje niewielkie pieniądze, a naprawdę warto, dlatego że jeżeli ona się rozszczelni, to najnormalniej w życiu powietrze, które turbina sobie spręża, będzie po prostu wypluwane gdzieś tam nieładnie na zewnątrz, będzie gwizdało, silnik będzie miał odchyłki. Także generalnie rzecz jest jaka. Odkręcamy kolektor ssący, musimy go odkręcić, tam są śruby od dołu. Oczywiście bagnet wyciągamy, żeby sobie go nie złamać. Od boku mamy śrubeczkę, która trzyma. Możemy sobie zdemontować również, jeżeli chcemy, siłownik do klap wirowych. Będziemy zmuszeni odkręcić rurkę od paliwa, tą, która tutaj leci. No i jak będziemy mieli już przygotowany, zdemontowany kolektor razem z tym, to w ten czas będziemy zmuszeni, inaczej możliwości takiej nie ma, odkręcić śrubę, tą, która tutaj się trzyma na łapie, i będziemy musieli troszeczkę silnik podnieść do góry. Dlaczego? Dlatego, że w tej dolnej części
Teraz postaram się to może pokazać, jak będzie widać. Widać. Tu w tej dolnej części jest miejsce na klucz 17, to jest imbus 17. Będziemy potrzebowali zdemontować ten dekielek, wykręcić. Jeżeli nie macie imbusa 17, to możecie użyć do tego przedłużanej nakrętki 17, no i do tego zwykły płaski klucz większy, którym sobie odkręcicie tą nakrętkę, która jest z o-ringiem. Natomiast bardzo ważną kwestią taką jest to, że do takiego zabiegu będziemy potrzebowali ściągacz. Taki ściągacz jest na internecie opisywany jako ściągacz 1.6 CRDI. I czy to będzie 1.6, czy to będzie 1.1, czy to będzie 1.7, on dokładnie robi to samo, ta sama zasada. Także generalnie jest to bardzo opcjonalne rozwiązanie, nie ma konieczności, żeby przepłacać, nie wiadomo co kupować. Jak chcecie, to możecie sobie kupić zestaw taki drogi, ale na znanym portalu możecie takie coś zakupić za kilkadziesiąt złotych. I to w zupełności, w 100% się sprawdza. Co prawda producent dał 4 litery. Ten śrucik jest za malutki, powinien być o wiele większy tu. Ale sprawdza się. Generalnie co musimy zrobić? Jeżeli wykręcimy tą nakrętkę, będziemy musieli popuścić delikatnie rolkę, tą, która jest tutaj na pasku. Tu mamy na Torxa kluczyk. Po prostu, żeby ją troszeczkę odsunąć, bo dekielek nam nie wyjdzie, nie puści. Bo tam będzie ułamkiem milimetra po prostu zahaczał. A dlaczego musimy troszkę podnieść silnik do góry? Dlatego, że nie ma możliwości włożenia tego ściągacza. Jak widzicie, śruba znajduje się poniżej. Niestety tu jest rurka od klimatyzacji i nie ma możliwości, żeby ten ściągacz założyć. Dlatego też popuszczamy śrubę, tą, która trzyma na łapie silnik. Silnik sobie troszeczkę musimy podnieść do góry, żeby była możliwość odkręcenia. I w ten też co robimy? Jeżeli mamy kolektor zdemontowany, stąd zdemontowana rurka paliwa, wewnątrz znajduje się koło rozrządu, to zębate, które jest. W niego wkręcamy tą wielką, gigantyczną śrubę. Oczywiście wkręcamy ją do końca, tylko warunek taki. Przed wkręceniem musimy wykręcić tą czarną śrubę, czyli ta czarna śruba musi zostać zdemontowana, może nie zdemontowana, jak po prostu wykręcona, tak żeby ona była cofnięta wstecz. I jeżeli wkręcimy sobie całą tą nakrętkę, praktycznie prawie cała się wkręca w koło pompy, to później używając już tutaj tej czarnej śruby, no twardość 10,9 sobie radzi, wykręcamy, znaczy kurka, zagalopowałem się, nim wkręcimy tą śrubę, tam na dole w tym kole zębatym, które jest na rozrządzie, znajduje się nakrętka, jak dobrze pamiętam, na kluczyk 19, być może są też 18, nie wiem, w każdym razie tak jak dobrze pamiętam, jest to 19. Należy tą nakrętkę zdemontować całkowicie. No i tutaj rzecz jaka, ktoś by zadał pytanie, no to w takim układzie nie trzeba blokować koła, koło nie wpadnie do środka i tak dalej, i tak dalej. Nie, koło nie wpadnie, koło tam ma swoje prowadzenie, a oprócz tego, jak już nakrętki nie ma i wkręcimy sobie tą wielką, jasną śrubę, którą widzimy, to ona zostaje w dziurze i będzie blokowała koło. Tylko rzecz jest jaka, nim zaczniemy wkręcać tą czarną śrubeczkę, to musimy wiedzieć o pewnej kwestii takiej, że pompę należy popuścić. Pompa trzyma się na 3 ósemeczkach śrubach od tamtej strony. Może ja to pokażę, żeby to tak odgórnie. Miałem nagranie pokazane całe, ale no niestety karta mi padła, więc muszę to zrobić już po zabiegu. Tak są zamontowane śruby, Które trzymają pompę. One są 3. Te śruby musimy wyciągnąć, znaczy odkręcić. Nie musimy ich wyciągać całkowicie, żeby nam pompy nie wypluło niepotrzebnie, ale generalnie popuszczamy sobie te nakrętki, te śruby, przepraszam. One nie mają nakrętek, to są tylko śruby. Ósemki na kluczyk 12, jeżeli są w oryginale jeszcze zachowane. Wykręcamy sobie je na przykład tam po centymetrze. I w ten czas, jak już mamy pompę popuszczoną, wkręcamy tą czarną śrubę i
najnormalniej w życiu tym ściągaczem, bo to jest ściągacz, zrzucamy wtedy koło z wałka. Koło jest na stożku, więc tutaj spokojnie nie musimy się martwić o ustawienie tego koła. Producent zapewnił te kwestie, że tutaj nie potrzeba ustawiania tej pompy, niczego. Wystarczy ją zbić, znaczy zbić, zbije ją ta śruba ściągacza, którą przed chwilą pokazałem. I mamy tylko do już wtedy do pokonania dwie szybko złączki paliwa. Nie wiem, czy to będzie widać. Myślę, że będzie, bo już widzę, że to widać. Mamy dwie szybko złączki. W górnej części tam kawalątek wystaje. Kawalątek wystaje tej szybko złączki. W każdym razie to są dwie takie szybko złączki do paliwa, które musimy po prostu wypiąć i pompa nasza wychodzi na wierzch. Także problemu nie ma z pompą, żeby ją zdemontować, no tylko trzeba wiedzieć mniej więcej w jakiej kolejności co i przede wszystkim nie bać się, ale nim podejdziecie do zakupu uszczelek, to pamiętajcie o kwestii bez ściągacza. Wiem, że są tacy, którzy ściągają to koło bez, po prostu co robią? Biorą młotek i biją w tą śrubę. No wierzcie mi, to już jest po prostu głupota według mnie. Dlatego, że można sobie uszkodzić koło, uszkodzić wałek pompy. No, praktycznie rzecz biorąc, można wszystko uszkodzić, bo można również rozwalić korpus. Bo on jest tylko aluminiowy. Także spokojnie, jeżeli macie problem i potrzebujecie zdemontować, no to myślę, że tym filmem postarałem się pomóc wam w pewnej kwestii. Wydaje mi się, omówiłem. I również jeżeli pompę sobie zdemontujecie, silnik możecie sobie oczywiście opuścić. Silnik ile trzeba podnieść? Silnik trzeba podnieść tyle, na ile wam tutaj daje śruba możliwości. Jak śruba wyskoczy wam tutaj z tego ucha, spokojnie silnik wam nie wyfrunie w żadną stronę. To w ten czas macie już możliwość taką, żeby ten ściągacz wkręcić. Tylko pamiętajcie, cofnięta śruba, ta śruba musi być cofnięta. Wkręcamy to, po wkręceniu, jeżeli mamy, również możemy również zrobić i tak. Teraz ja to zdemontuję na szybko. Rozwiązań może być kilka, ważne, żeby to było skutecznie zrobione. Możemy również zrobić tak, że wkręcamy sobie samą tą końcówkę, czyli wkręcamy w koło pompy. A później jak jest pompa popuszczona, znaczy mówimy oczywiście o zdjętej wcześniej nakrętce, tą, którą powiedziałem na wałku. Jak jest pompa popuszczona, w ten czas dopiero wkręcamy sobie tą śrubę. I co? Jak zdemontujemy pompę, w kółku zostawiamy oczywiście to, jeżeli chcemy, bo kółko nam i tak nie ucieknie, aczkolwiek dla pewności zostawmy sobie, ze względu na to, że jest to jakieś tam zabezpieczenie, żeby to kółeczko siedziało dalej w tym miejscu, w którym jest. A później normalnie w życiu zakładamy pompę, wykręcamy tą śrubę i spokojnie możemy sobie ją montować i skręcać. Bynajmniej na czysto, po wymianie uszczelniacza. Jak wymienić uszczelniacz, w jakimś tam innym filmiku wam pomogę, staram się pomóc, by pokazać, żeby coś tam nie poszło nie tak. Generalnie zawsze powtarzam, robicie takie zabiegi na własną odpowiedzialność, żeby gdzieś tam czegoś nie sknocić, bo zawsze ktoś może coś sknocić, prawda? Tylko pamiętajcie o poskręcaniu wszystkich śrub i na litość. Jedna rzecz, bardzo ważna. Jeżeli skręcacie kolektor chcący do odkręcenia, nie, natomiast do przykręcenia, pamiętajcie, że sprawdzajcie sobie, jaką siłą należy przykręcić kolektor chcący. Bo jest to ważne, bo mimo, że tam są wstawki, takie tulejki, zdarza się, że czasem komuś pęknie ucho, a potem koszty i niepotrzebne zgrzyty i problemy, bo kurka mogła być dobre i tak dalej, nie? No, tak to właśnie wygląda. Już pominę kwestię, że musicie te kabelki powypinać, nie? Jeżeli będziecie demontowali kolektor, czujnik temperatury paliwa, tutaj z tego siłownika, czy z tych zaworów, no wiadomo, że te kabelki trzeba wypiąć. Tak jak i tam z przepustnicy. Dobra, myślę, że pomogłem komuś. Jeżeli tak, zapraszam do komentarzy, łapeczka w górę i mniej problemów. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się, cześć.